Cześć, z tej strony Damian. Dziś zaprezentuję Wam narzędzia do form, które są dostępne w SolidWorks już w pakiecie standard. Jak sama nazwa mówi, narzędzia te pozwalają na stworzenie oprzyrządowania form wtryskowych. Dzięki nim po kilku kliknięciach możemy stworzyć rdzeń oraz gniazdo, dla których można przygotować kod do obrabiarek CNC przy użyciu np. programu CamWorks. Ale wróćmy do narzędzi do form. Jak powiedziałem, narzędzia te dostępne są w pakiecie standard, więc aby ich użyć, nie potrzebujemy włączać żadnych dodatków. Wystarczy, że dodam kartę narzędzia do form do menadżera poleceń. Zanim zobaczymy, jak korzystać z narzędzi do form, należy dodać, że istnieją prostsze i szybsze metody pozwalające na stworzenie oprzyrządowania formy. Jednak możemy ich użyć w sytuacji, kiedy płaszczyzna podziału bryły jest płaska. Przykładem, który najlepiej to pokaże, jest klucz, który widzicie na ekranie. Pracę zacznę od przygotowania szkicu bryły, w której odcisnę kształt klucza. Następnie na bazie tego szkicu stworzę dwa prostopadłe ściany, które nie będę scalał z wcześniej utworzonymi obiektami. Jak widać, powstały trzy obiekty bryłowe. Ukryję chwilowo zbędną bryłę i użyję narzędzia odciśnięcie. Jak widać, po wyborze odpowiednich ścian powstała górna matryca. Mógłbym teraz wykonać lustro bryły, ale dla utrwalenia powtórzmy operację odciśnięcia na dolnej matrycy. Kiedy obie matryce są gotowe, użyję rozstrzelenia, aby pokazać oprzyrządowanie wraz z detalem. Przejdźmy teraz do modelu, w przypadku którego użycie odciśnięcia wymagałoby szeregu operacji pomocniczych. W efekcie przygotowanie rdzenia i gniazda pochłonęłoby bardzo dużo czasu i zapewne nerwów. Doskonałym przykładem tego typu modelu będzie ten oto plastikowy kontakt. Pierwszą rzeczą, jaką muszę zrobić, będzie analiza pochylenia. Dzięki niej sprawdzę, czy kąty pochylenia ścian pozwolą na wyjęcie wypraski z formy. Drugie narzędzie, z którego skorzystam, to skala. Pozwala mi ono uwzględnić zmiany geometrii, które pojawią się na skutek skurczu objętościowego materiału. Trzeci krok to stworzenie linii neutralnej. Linia ta generowana jest automatycznie w oparciu o analizę pochylenia. Oczywiście, jeżeli automatycznie wygenerowana linia jest według nas błędna, możemy ją edytować. W czwartym kroku, na bazie wygenerowanej linii neutralnej, stworzę powierzchnię neutralną. Powierzchnia ta określa płaszczyznę podziału formy. Następny krok jest używany tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy detal, który chcemy otrzymać w procesie wtrysku, posiada otwory. Dla takich otworów konieczne jest stworzenie powierzchni zamknięcia stykowego. Zamknięcie wszystkich otworów spowoduje, że forma będzie rozdzielna na rdzeń i gniazdo. Po zaakceptowaniu zostaną stworzone dodatkowe dwie powierzchnie. Powierzchnia gniazda i powierzchnia rdzenia. Na bazie tych powierzchni zostanie wygenerowane całe oprzyrządowanie formy. Ostatnim krokiem jest stworzenie oprzyrządowania formy. Po wyborze narzędzia program poprosi nas o stworzenie szkicu bryły. Następnie zostaną wykorzystane trzy powierzchnie do podziału matrycy na gniazdo oraz rdzeń. Jak widać, powierzchnie wybierane są automatycznie, ale zdarzają się sytuacje, w których konieczna będzie nasza interwencja. Po zaakceptowaniu otrzymamy gniazdo, rdzeń oraz wypraskę. Teraz, tak samo jak było to w poprzednim przykładzie, stworzę widok rozstrzelony. Narzędzia do form posiadają jeszcze kilka ciekawych możliwości, które pomagają w określeniu możliwości wyjęcia wypraski z formy. Jeżeli chcecie się z nimi zapoznać, to w prawym górnym rogu znajdziecie odsyłacz do naszej strony z terminarzem szkoleń. Na sam koniec pragnę dodać, że narzędzia te nadają się nie tylko do przygotowania form wtryskowych, ale także do przygotowania matryc do kucia matrycowego.